Ja chciałem powiedzieć, że w ogóle, żeby to tylko nasz szpital, ale to wszystkie szpitale w Polsce, czyli mogę stwierdzić z pewnością, no, odpowiedział gościu, że to jest system zły, prawda? Tak jak tutaj pan Kuczykowski powiedział, że normalnie się praca wykonuje i się nie płaci. I to tak mówimy, tu wszystkie głosy mówią o tym, że co było i co się zrobiło. Ale teraz trzeba postawić pytanie, co trzeba zrobić, żeby to po prostu wyjść z sytuacji. Ja myślę tak, że w wrześniu, jeśli jakieś pieniądze wpłyną, no to może sytuacja się poprawi, lekko. Ale to też będzie zabawa. Moim zdaniem niestety, żeby szpital nie upadł, to trzeba, no niestety, ale zamykać oddziały te nierentowne. No niestety, to taka jest prawda. Albo jak nie zamkniemy tych oddziałów, bo ja mówię, co nas czeka, nie? To trzeba powiat musi wziąć 1 000 000 złotych i tu, no i przekazać do szpitala. No a może to dla nas też będzie duże obciążenie, prawda? Czyli myślę, że tutaj najlepszym rozwiązaniem niestety, żeby szpital w całości nie upadł, to trzeba niektóre oddziały zamykać. A inaczej, albo możemy się zdecydować zapłacić. I taka to sytuacja nas, powiedzmy, będzie przyszłością. Dziękuję. Widzicie, że nawet członkowie zawodu się różnią w poglądach. Ja na razie nie jestem zwolennikiem zamykania oddziałów, natomiast przeorganizowania tak pracy szpitala, żeby znaleźć to światełko w tunelu. Uważam, że zamykanie oddziałów byłoby u nas ostatecznością. Wiązałoby się to też ze zwolnieniami, ograniczeniami w szpitalu i ograniczeniem dostępności do usług zdrowotnych. Natomiast tutaj do Państwa Rady mam taką prośbę. Tu jest kilku członków zarządu z poprzednich kadencji, członków rad społecznych, że jeżeli będą jakieś konstruktywne wnioski, Państwo i w tej chwili pracujecie i w Radzie Społecznej, i na tym to my jesteśmy jak najbardziej otwarci na to, żeby właśnie znajdować jakieś wspólne rozwiązania, bo ta dyskusja nawet pokazuje, że my wszyscy mówimy tutaj z troską o szpital, żeby po prostu znaleźć jakieś konstruktywne rozwiązania. Bardzo dziękuję, że tutaj nie ma jakiejś, proszę Państwa, takiej krytyki totalnej na ten, tylko radni się koncentrują na tym, żeby pokazywać jakieś sprawy, które trzeba było rozwiązywać. I jeżeli tak dalej będziemy pracowali wspólnie, to mam nadzieję, że my coś wspólnie wypracujemy. Dziękuję. Pan starosta powiedział odnośnie zamykania oddziałów. Była wykonywana analiza, nie pamiętam, w 2012-2013 roku. Odnośnie, że tak powiem, rentowności tych oddziałów. I w zasadzie wszystkie oddziały na poziomie oddziału były rentowne. Jeżeli będziemy zamykać tak, pomimo tego, że one są nierentowne, jeżeli się weźmie te koszty ogólnozakładowe, jeżeli zamkniemy jakiś oddział, który jest rentowny na poziomie oddziału, także pozostałe koszty wrzucimy do innych oddziałów i te oddziały też się staną za chwilę nierentowne. Także uważam, że w ogóle ten pomysł nie powinien być rozpatrywany, tak? Trzeba szukać innych rozwiązań i nie wiem, w jaki sposób pomagać temu szpitalowi, żeby to wyszło, no mówię, żeby ten wynik był przynajmniej delikatnie na plusie i będę się dalej upierał, że nawet palił tylko amortyzację, tak? Tak, żeby się zbilansował i żeby zadłużenie szpitala nie rosło. Dziękuję bardzo.